Wiedźmin zatarte wspomnienia. W zasadzie tytuł jest bardzo adekwatny do jego treści i do moich odczuć, bo praktycznie nic nie pamiętam z tego, co przeczytałem. Nie znam co prawda dokładnych intencji pana Bartosza, czyli scenarzysty tego komiksu, ale podejrzewam, że nie było to jego zamiarem. Jednakże, aby tradycji stało się zadość, witam was serdecznie, z tej strony Raptor i zapraszam was do kolejnego materiału z serii Wiedźmińskich Pogaduch, który to oczywiście poświęcony jest wspomnianemu już komiksowi. Zanim jednak zabrałem się za lekturę zatartych wspomnień, postanowiłem zacząć od początku. Postanowiłem odświeżyć sobie poprzednie tomy, aby po prostu mieć odpowiednie odniesienie, choćby w kwestii samej jakości, jak tak naprawdę tam wypada scenariusz, jak wypada ta warstwa artystyczna, kreska, kolorystyka i tego typu rzeczy, które, no, czego by nie mówić, są dosyć istotne w komiksach, ale przede wszystkim interesowała mnie warstwa fabularna, jak ta opowieść, załóżmy, broni się z perspektywy czasu, o ile ma się w zasadzie co bronić. Tak myślę o tobie, Klątwie Kruków. Ale zanim o Klątwie Kruków, no to Dom ze Szkła, który, jak to się utarło w kontekście tych wiedźmińskich komiksów, prezentował się po prostu najlepiej. I tutaj spoiler, no w tej kwestii nic się nie zmieniło. Tak naprawdę wciąż jest to najlepszy komiks i w zasadzie patrząc na rozwój tej podmarki, mam wrażenie, że to chyba się za szybko nie zmieni, bo tym bardziej mając to wszystko teraz na świeżo, widać tutaj po prostu tylko i wyłącznie regres z małym wzgórkiem w postaci, uważam, Córki Płomienia, niżeli jakiś większy progres. Ten Dom ze Szkła albo był po prostu za dobry, jak na taki pierwszy tom, i później w zasadzie jest już coraz gorzej, albo no, konkurencja, że tak powiem, niezbyt domaga i w zasadzie nawet nie jakoś bardzo wybitny komiks, bo no, Dom ze Szkła to nie jest jakiś wybitny komiks, no jest to po prostu fajna, koherentna, spójna, dobra opowieść. Oczywiście tego, że jest on dobry, nie możemy brać, zamykać w ramach jego wady, no bo to by było absurdalne. Bez dwóch zdań czyta się go najlepiej, ale nie dlatego czyta się go najlepiej, bo załóżmy jest napisany jakimś prostym, przejrzystym językiem, tak jak na przykład Zatarte Wspomnienia nie są tak oczywiste sposobem napisane. Tam w zasadzie główna narracja przekazywana jest nam w sposób w zasadzie jakby wspomnień. Do tego jeszcze przejdziemy, na razie chciałbym skupić się na Domu ze Szkła. Tutaj mamy naprawdę rewelacyjną historię, świetną opowieść, osobiście tak uważam, jakby wyolbrzymiam to troszeczkę, bo to nie jest tak, że to jest nagle coś porównywalnego z opowiadaniami Sapkowskiego, nie, ale po prostu to jest na tyle fajna, mała, fajna, spójna opowieść, że broni się i co najważniejsze intryguje, ciekawi nas, co tak naprawdę się wydarzy na kolejnych stronicach, co wydarzy się w kolejnym rozdziale, czego by nie mówić, podróż do owianego złą sławą czarnego lasu i natrafienie tam na przeklęty dom, który ma w zasadzie nieskończoną ilość komnat i magiczne witraże, które się zmieniają w zależności od tego, kto w zasadzie na nie patrzy i jakie miał wspomnienia, no to wszystko jakby mamy fajnie pokazane w poszczególnych kadrach. Poza bardzo ciekawą lokacją, na pewno na plus również minimalizm pod kątem bohaterów. W zasadzie mamy tutaj naszego towarzysza niedoli na szlaku, który no później ma całkiem ciekawy plot twist, i poza tym mamy jeszcze Sukuba, który nam towarzyszy w przemierzaniu, Geraltowi towarzyszy w przemierzaniu tych poszczególnych komnat. No i jeszcze tam jedna dodatkowa w zasadzie osoba, ale co najważniejsze, czujemy tam wiedźmiński klimat i co w zasadzie jest również na plus, a kiedyś w zasadzie była to dla mnie wada, to taka specyficzna kreska, to jak w zasadzie narysowane są te wszystkie kadry, bo późniejsze komiksy, w szczególności Klątwa Kruków, czy w zasadzie Córka Płomienia, one są o wiele bardziej szczegółowe i tego pamiętam mi na początku brakowało w Domu ze Szkła, czy w Dzieci Lisicy, ale przez to te komiksy mają swój jakiś własny, głębszy charakter. Ten Geralt jest taki tam bardziej naturalny. Później w Klątwie Kruków, jak on już jest taką trochę karykaturą tego,
co mamy z trzeciego Wiedźmina, z takimi, z dosyć dużą ilością detali, to mi to jakoś nie leży, szczerze wam powiem. O wiele bardziej wolę taki zarys tego bohatera, abyśmy my mogli bardziej to wszystko sobie tam, to wszystko wyobrazić, wczuć się, że to my dosłownie jesteśmy tym Geraltem, który przemierza te komnaty, albo jesteśmy jego towarzyszem, albo gdzieś jeszcze tam z boku obserwujemy całą tą akcję. Także to jest trochę dziwne odczucie, bo tak jak zaznaczyłem, kiedyś mi to przeszkadzało, że w Dzieci Lisicy czy w Domu ze Szkła ta kreska nie była zbyt szczegółowa, była trochę wręcz nieestetyczna, a teraz jest to dla mnie zaleta. Zauważyłem estetykę, piękno tej kreski w tym, że nie jest ona tak szczegółowa, że pozostawia więcej do powiedzenia, a jednocześnie dostarcza nam tyle, ile powinniśmy, uważam, widzieć. Gdy powinna być szczegółowa, wtedy jest szczegółowa, ale gdy nie, to w zasadzie nie musi. To trochę jest tak, jakbyśmy oglądali jakiś, wiecie, jakiś film, serial czy coś w niskiej rozdzielczości i ktoś za mocno podkręciłby ostrość obrazu, że to wszystko jest trochę takie aż za ostre, nienaturalne. Wiem, że to jest taka trochę głupota, co teraz mówię, ale takie osobiście mam odczucie. Także wciąż uważam, że Dom ze Szkła naprawdę bardzo fajnie się broni. Jest świetną opowieścią, czuć tam klimat Wiedźmina, mamy tam fajnego Geralta, mamy fajną intrygę, bardzo fajną miejscówkę. Wszystko jest bardzo klimatyczne, minimalistyczne, ale i cała ta opowieść jest po prostu spójna. Nie mamy takiego wrażenia, że nagle gubimy jakiś wątek, bo tu przeskakujemy do jakiejś retrospekcji, tak jak na przykład w Klątwie Kruków, w zasadzie 1/3 komiksu to jest chyba retrospekcja. Ale przejdźmy na razie do Dzieci Lisicy, do komiksu, który no w zasadzie jest tylko takim reskinem sezonu burz. No to jest wycinek z tego momentu, gdy Geralt jest na statku Prorok Lebioda z Adario Bachem, krasnoludem. Geralt to jest w ogóle świetna kompania do jakiegoś krasnoluda. Nieważne, czy byłby to Zoltan, Jarpen, takie komiksy, czy takie, załóżmy, questy w Wiedźminie, to jest zawsze coś bardzo i pociesznego, i wciągającego. Naprawdę, im więcej Geralta z krasnoludami, tym lepiej. No ale pomimo tego, że w zasadzie to jest tylko i wycinek sezonu burz, co też kiedyś uznawałem osobiście za wadę, jak chociażby za pierwszym razem czytałem ten komiks, czy pamiętam, jak nagrywałem swoje również wrażenia z tego komiksu, nie oglądajcie tych starszych materiałów, ale to nie tak, że jestem jakąś chorągiewką na wietrze, tylko po prostu dojrzałem w tych wszystkich wiedźmińskich sprawach. O wiele lepiej znam już to uniwersum, znam tych bohaterów, znam jakby też o wiele lepiej siebie, swoje gusta, jeśli chodzi o Wiedźmina, ale do czego tak naprawdę dążę w kontekście tych Dzieci Lisicy, że w zasadzie kiedyś uważałem, że to najgorszy komiks, a teraz chyba w zasadzie śmiało mogę go tutaj postawić zaraz za Domem ze Szkła. Otóż pierwsze komiksy, jakie pojawiły się z Wiedźmina, czyli te od Bogusława Polocha w latach 90., one tak naprawdę również były adaptacją opowiadań. I tu również taka ciekawostka, podczas produkcji pierwszego Wiedźmina, jeśli chodzi o akcję marketingową, akcję promocyjną, rozważano również przełożenie sagi na komiksy. W zasadzie nie wiem, czy chciałbym to zobaczyć, bo opowiadania jeszcze jakoś można skondensować do takiego jednego tomu komiksu, ale całą sagę, no nie widziałbym tego chyba za dobrze. Tak czy inaczej, wracając do Dzieci Lisicy i tych komiksów z lat 90., one również wzorowały, bazowały tak naprawdę na opowiadaniach. I tylko komiks Zdrada był w zasadzie takim autorskim pomysłem, który również w zasadzie był autoryzowany przez Andrzeja Sapkowskiego, gdzie tam mieliśmy ten turniej Wiedźminów pomiędzy cechem wilka, cechem kota i do tego mieliśmy młodego Geralta i inne ciekawe, lecz nie do końca kanoniczne elementy. Więc jak widzicie, to, że w zasadzie Dzieci Lisicy to jest przełożenie fragmentu sezonu burz, no to nie jest jakieś wielkie pójście na łatwiznę, pomimo tego, że wydawałoby się, że jest, ale to nie jest tak, że jest to jakiś taki pierwszy zabieg, tym bardziej w świecie w przypadku Wiedźmina. I tak naprawdę, gdy tak sobie to wszystko czytałem, mam wrażenie, że to by była ta słuszna droga w kontekście Wiedźmina. Wybierać najciekawsze momenty, etapy z życia Geralta, te, o których wiemy już coś, te, o których wiemy zdecydowanie więcej, tak jak na przykład w przypadku tych Dzieci Lisicy, bo ten wątek Aguary jest naprawdę bardzo ciekawy, więc zobaczenie tego w komiksie wydaje mi się naprawdę bardzo, wiadomo, tam to coś tam ten komiks dodaje od siebie, ewentualnie nie będę tutaj spoilerował, jak ktoś nie czytał, ale to zaczepienie, ta kotwica u samego źródła zdecydowanie bardziej pomaga
całej historii, aby ona była jednak spójniejsza, aby była wierniejsza oryginałowi, aby było czuć ducha Wiedźmina, bo to jest, wydaje mi się, najważniejsze. Jasne, autor scenariusza ma swobodę twórczą i bardzo fajnie, że może kreować nowe historie, tak jak w przypadku Córki Płomienia. Gdzie również, o co też jest bardzo ciekawe, tam również mamy to zakotwiczenie w kontekście dodatku Serca z Kamienia do Wiedźmina III, tego, wiecie, ofirskiego księcia i tak dalej. I dwie Polki wpadły na pomysł, co by było, gdyby pociągnąć ten wątek dalej. I mi osobiście naprawdę bardzo się to podobało. Pomimo tego, że no to już nie jest za bardzo wiedźmińskie, ale odwiedzenie Ofiru dla mnie naprawdę bomba, super sprawa. Chociaż z drugiej strony może nie mam racji, bo jednak Wiedźmin na początku, jeśli chodzi o opowiadania, to były zupełnie jakby troszeczkę oderwane od siebie historie, no jakby tak niepowiązane. My w tej chwili już widzimy więcej tych powiązań, chociaż i tak w zasadzie, jeśli chodzi o opowiadania, to tutaj bym się kłócił, czy można je faktycznie po kolei jakoś tam ułożyć. Niektóre czy większość można, jasne, ale jednak były one dosyć oderwane od siebie, miały te swoje osobne wątki fabularne. Tak czy inaczej, sam powrót do tego wątku Aguary, przedstawienie jej, jak to wszystko tak naprawdę wygląda, bardzo na plus, bo przeciwnik, który w zasadzie no nie jest takim naszym oczywistym przeciwnikiem, który jednak ma nieco bardziej złożoną psychikę niż tylko Geralt wpada do jakiejś jaskini i w dwóch, trzech kadrach w zasadzie rozwala potwora, który jest po prostu zły, wydaje się nieco ciekawszy na tego typu krótką formę, na tego typu komiks. Także podsumowując ten wątek Dzieci Lisicy, uważam, że komiks bardzo na plus. Podoba mi się na pewno o wiele bardziej w tej chwili, jak przeczytałem go po raz, przynajmniej po raz trzeci, niżeli za pierwszym razem. Jakoś chyba lepiej do mnie dotarł, jakby idea tego przełożenia fragmentu z sezonu Bush. Bardzo podoba mi się ta intryga w kontekście Aguary. Jak do tego tak naprawdę doszło, no, towarzystwo Geralta, czyli Adario Bach oraz taka jedna elfka, której imienia nie pamiętam, ale ona również była spoko postacią. W ogóle tam jakby nie przeszkadzała. Janessa chyba, czy jakoś tak. No ale dobrze, jak to mawiają, wszystko co dobre w końcu się kończy i przejdźmy do tomu trzeciego, czyli Klątwy Kruków. I tutaj odnoszę takie wrażenie, jakoby nagle coś niedobrego stało się na tej linii produkcyjnej, w cudzysłowie to tak nazwijmy, tych wiedźmińskich komiksów, bo nagle on zupełnie zmienił swój ton, pomijając, że jest o wiele bardziej kolorowy, co w zasadzie nie powinno przeszkadzać, po prostu inna wizja artystyczna, to jednak to co wspominałem, ta szczegółowość już jakoś troszeczkę kłóci się z tymi poprzednimi tomami, ale pomińmy to. To jest akurat moja taka głupotka, która w zasadzie no nie jest tak naprawdę istotna, pomimo tego, że ten Geralt jest, uważam, trochę dziwny w odbiorze. On jest zbyt barczysty, zbyt taki szczegółowy, mam wrażenie. Osobiście dla mnie główna intryga tego komiksu, tej historii jest nieciekawa, nudna po prostu. Twisty, które tam są również. Yennefer, która znajduje się na sporej liczbie kadrów, w zasadzie jest tam zbędna. Ona nie, jest tam to oczywiście niby uzasadnione fabularnie, że ma odciągnąć uwagę Geralta od faktycznego potwora. Na którego to potwora? Geralt dostał zlecenie od dawnej położnej królowej Addy, która aktualnie jest, a raczej była posiadaczką łaźni w Nowigradzie i później ta sama oczywiście właścicielka łaźni postanowiła wynająć Yennefer, aby ta odciągnęła jednak Geralta od zabijania tego potwora, bo ten potwór to tak naprawdę jest córka tej właścicielki łaźni, a w zasadzie ona ma jeszcze brata, który zmienia się w kruka. No i mamy Klątwę Kruków. To wszystko jednak, może gdyby było trochę lepiej napisane, gdyby miało po prostu lepsze dialogi, bo to się trochę topornie czyta w taki sposób, że no nas to nie ciekawi. Te rozmowy pomiędzy Geraltem a Yennefer, czy Ciri a no jakimiś tam dziewczynami, wydają się po prostu nudne, nie mają jakiegoś takiego konkretnego celu. Podczas czytania tego komiksu tylko utwierdziłem się w przekonaniu, że scenarzystą takiego krótkiego formatu mógłby być w zasadzie każdy, a przynajmniej każdy, kto w jakiś tam większy sposób jednak zna tego Wiedźmina, czytał, no załóżmy, poprzednie komiksy, czy te pierwsze na przykład opowiadania, książki, rzecz jasna, no i grał w gry i tak dalej. Osobiście odniosłem wrażenie, że chyba osoba, która pisała scenariusz do tego komiksu, albo może rysownik, no nie wiem, czy tam się nie dogadali,
chyba nie do końca znali Wiedźmina, bo wiecie, Geralt wynoszący królewnę Addę już odczarowaną, bo mieliśmy tam dosyć obszerną retrospekcję tego, jak walczy ze strzygą, zupełnie wydaje mi się niepotrzebną, bo znaczy, no, to było skierowane dla osób, które kompletnie nie czytały opowiadania, no nie grały też w zasadzie, załóżmy, w pierwszego Wiedźmina, bo by znali jakby tą opowieść chociażby z dialogów. Wiemy, że tam możemy walczyć drugi raz ze strzygą, ale jednak słyszymy o tym przynajmniej kilkukrotnie na całej jakby przestrzeni Wiedźmina. Więc jak widzę Geralta w pełni sił, wynoszącego królewnę Addę, to czuję się trochę, jakby ktoś no, nie miał jakiegokolwiek szacunku do materiału źródłowego. A doskonale wiemy, że Geralt w tym momencie powinien się wykrwawiać w kałuży krwi i tylko i wyłącznie dzięki Velaryonowi on tam wtedy przeżył i nie miał prawa wynosić królewny Addy. Jedynie przedtem jeszcze starczyło mu sił na to, aby ją ugryźć. Także to był jeden z takich no, najpoważniejszych błędów w tym komiksie. Chociaż był jeszcze, zauważyłem drugi, to była taka dziwna narracja, w której Geralt twierdził, że Wiedźmini powinni zawsze brać z góry kasę za zlecenie. W ogóle to jak ten Geralt mówi w tych wszystkich dialogach, szczególnie w tym komiksie, to nie jest Geralt. To nie wiem, co to jest za Wiedźmin do końca, nie wiem, jaka to jest mieszanka Geralta, to jest na pewno jeden z tych bardziej gadatliwych Wiedźminów, ale nie czułem tam w ogóle postaci Geralta. Poza tym, że nie czuję w tym komiksie klimatu Wiedźmina w ogóle, to jest taki, jak serial Netflixa jest zamerykanizowaną wersją Wiedźmina, jakby tą historią, no to ten komiks, mam wrażenie, że podkręca to jeszcze bardziej. To już jest dosłownie taka, ten komiks równie dobrze mógł mieć, nie wiem, jakieś oznaczenie Marvelowe. I jakiś, wiecie, alternatywny świat Marvela, gdzie jednym z bohaterów jest Wiedźmin. Dobra, dosyć o tym, przejdźmy do Córki Płomienia, czyli komiksu, który wydawałoby się jest jeszcze mniej wiedźmiński niż taka Klątwa Kruków, ale za to jest zdecydowanie ciekawiej po prostu napisany. Ma fajniejszą, spójniejszą historię, zdecydowanie ciekawszą intrygę, chociaż w zasadzie jak teraz o niej pomyślę, no to nie jest, to jest nic specjalnego. To też po prostu taki fajny by był z tego jakiś tam poboczny quest, bardziej rozbudowany, to na pewno, ale oczywiście nie miałby żadnego starcia, podejścia do, nie wiem, wątku Krwawego Barona, czy wątku Priscilli z Nowigradu, w kontekście oczywiście chociażby tego mordercy, wampira grasującego. Bardzo podoba mi się fakt podróży Geralta i Jaskra do zamorskiego Ofiru, jednak zdecydowanie inne klimaty. Tak jak zaznaczyłem, wydawałoby się niewiedźmińskie, ale jednak Ofir już od jakiegoś czasu w tym Wiedźminie operuje w zasadzie tak oficjalnie, znaczy oficjalnie to już się pojawił w sadze, jak był wspomniany, ale jednak od Serc z Kamienia, gdy tam pojawili się ci Ofirczycy, to wdarł się tak on do szerszej wiadomości nas wszystkich w zasadzie, więc naprawdę fajnie, że tutaj autorki tego komiksu zdecydowały się, aby pójść w tą stronę, pokazać nam po prostu jakieś, no jeszcze nie, jakby nie odkryte jak dotąd krainy, przedstawić nowych bohaterów, czy nową intrygę ze starymi bohaterami, czyli no z Geraltem i Jaskrem. No i pojawia się tam jeszcze inny, znany nam bohater. Ale co najważniejsze i co zauważyłem, mi najbardziej się podoba, to, że ta opowieść jest po prostu spójna. Nie rzucamy tutaj zbyt wiele jakichś retrospekcji do wcześniejszych wydarzeń. Rozwijamy nową historię, gdzie Geralt oczywiście ma jakby nowe zlecenie, takie nieoficjalne. No musi uporać się z kolejnym potworem groźnym, tajemnicze morderstwa i tego typu sprawy. Fajnie, że operujemy tylko i wyłącznie wokół tego. Mamy tam jakieś tam, wiecie, kilka pobocznych dialogów odnoszących się do czegoś innego, jako takie raczej smaczki czy rozluźnienie, aby nie było, że tylko i wyłącznie dążymy do jednego. Ale no to nie jest coś takiego jak w Klątwie Kruków, gdzie w zasadzie skaczemy od takiego wątku Geralta i Yennefer do wątku Ciri, mamy mnóstwo retrospekcji, mniejsza o to. I to też nie jest tak, że to jest jakiś naprawdę dobry komiks, jakaś naprawdę dobra opowieść, warta przeczytania, bo też w zasadzie tak nie jest. Ale on dodaje kilka fajnych elementów od siebie, przedstawia nam chociażby ten Ofir, nowych bohaterów, w na tyle interesujący sposób, że aż chociażby warto się z tym komiksem zapoznać w kontekście poszerzania swojej wiedzy o wiedźmińskim uniwersum. Już to jest jakiś plus chociażby, że czegoś nowego się dowiemy. No dobrze, wydaje mi się, że mniej więcej tak ogólnikowo mamy już te 4 tomy za sobą. Na pierwszym miejscu dla mnie wciąż bezapelacyjnie Dom ze Szkła, zaraz pod nim Dzieci
lisicy, który względem którego zdanie mi się odmieniło o 180 stopni, tak jak kiedyś uważałem, jak zaznaczyłem, był to chyba dla mnie najgorszy komiks tej serii, bo no, wydawało mi się, że jest to zwykły po prostu reskin z sezonu Bush i w zasadzie jakby wciąż nadal tak jest, tylko że ja dostrzegłem w tym osobiste plusy. Na trzecim miejscu, no, Córka Płomienia, to raczej na pewno, no i... No i teraz czwarte miejsce, no musimy tutaj jeszcze wtrącić oczywiście te nasze zatarte wspomnienia. No i przyznam szczerze, że pomimo swoich wad i tak Klątwa Kruków chyba podobała mi się bardziej. Tylko problem jest taki, że ta Klątwa Kruków za bardzo mi się nie podobała. To jest, wiecie, to jest raczej taki poziom, że to było takie zmuszanie się, żeby to przebrnąć. A to wiadomo, jak długo się czyta taki komiks. No to jest, no nie mówię, że jakaś chwila, ale no nie wiem, no godzina, żeby tak, wiecie, przejrzeć te wszystkie kadry, wczuć się w te, wczytać się w te dialogi. No nawet wątpię, że godzina, gdzie tam. A męczyłem się przy tej Klątwie Kruków. I tak samo w zasadzie, a chyba nawet bardziej, męczyłem się przy tych zatartych wspomnieniach. Tak jak zaznaczyłem, scenarzysta postanowił pójść tutaj nieco inną drogą i jakby tą główną narrację mamy tak trochę z offu, mamy jakby konkretne dialogi, co się dzieje w poszczególnych scenach, ale poza tym mamy jeszcze taki dodatkowy głos, który mówi nam o przemijaniu czasu, złych rzeczach, jakie spotkały Geralta i tak dalej, i tak dalej. Tak mówię bardzo ogólnikowo, bo nie chcę tutaj w jakikolwiek sposób spoilerować, ale ciężko mi też mówić w jakikolwiek sposób bez spoilerowania, bo czy nawet inaczej, ja bym tutaj nawet jak mógłbym spoilerować, to nie wiem, czy w jakikolwiek sposób by i tak was naprowadziło, o co tutaj chodzi. Bo ja mam wrażenie, że przeczytałem i nie wiem, o co tutaj chodzi. Znaczy, problem jest taki, że to jest w zasadzie cholernie prosta historia, taka wręcz łopatologiczna, która jest nam podawana w takiej formie, wydawałoby się, nie wiem, wysublimowanej, czy w tak udekorowanej, abyśmy my myśleli, że bardzo prosty tekst podany w taki inny sposób może być czymś wybitnym. Mam nadzieję, że mniej więcej rozumiecie, o co mi tutaj chodzi. Osobiście uważam, że jakby to, co tutaj nam przedstawiono, ta jakby alegoria przemijania czasu, tego, że Wiedźmini już no, nie mają za wiele co do roboty, że Geralt no, szwenda się tam bez celu, że no, nikt go nie lubi, bo jest odmieńcem i tego typu sprawy. Jakby teraz trochę prześmiewczo mówię, ale no, nie o to mi chodzi, żeby w taki sposób krytykować ten komiks, no bo to jakby jest no, taka niedola wiedźmińska. Ten komiks wydaje się taki chyba zbyt filozoficzny. Podejrzewam, że on miał taki być. Miał napawać nas jakąś nostalgią, czy dawać nam do myślenia w kontekście przemijania czasu, przemijania choćby tego wiedźmiństwa. Ale poza wiedźmiństwem mamy tutaj takie ogólne spojrzenie na to, jak na nasze życie wpływają ewentualne traumy, na przykład z dzieciństwa, jak one nas kształtują. To jest również bardzo istotny element tego tekstu, więc mamy tutaj do czynienia ze sprawami naprawdę istotnymi i pod tym względem no z drugiej strony jednak ten komiks robi to zdecydowanie lepiej niż taka Klątwa Kruków, bo stara się być czymś więcej. Ale nawet tak ogólnie wydawało mi się, że autorowi chodziło o to, żeby zaznaczyć przemijanie czasu. Nieważne jak potężni jesteśmy, i tak może spaść na nas jarzmo starości chociażby, no zmęczenia życiem po prostu, bo nie chcę, mówię tutaj tak, akurat nie mówię tego w kontekście Geralta, ale no nie chcę spoilerować po prostu w kontekście innej postaci. I tak naprawdę, gdy teraz sobie o tym wszystkim myślę w kontekście tego głosu dodatkowego, tej takiej specyficznej narracji, fakt, że ta historia, którą tutaj obserwujemy, wydaje się czasami bez sensu, no jest taka trochę wyrwana z kontekstu, jest efektem tego, że to są jakby takie zatarte wspomnienia, że Geralt dosłownie jak na okładce tego komiksu leży gdzieś może schlany, no i coś tam sobie przypomina. Co do bohaterów, którzy się tutaj przewijają, nie czułem sympatii do kogokolwiek, nie wytworzyłem jakiejkolwiek więzi z jakimś bohaterem, żeby się z kimś w jakiś sposób utożsamiać, aby wczuć się w tą historię, nawet z Geraltem. Jakoś no tak obojętnie do tego wszystkiego podchodziłem, no kompletnie nie porwał mnie ten komiks. Zresztą mam wrażenie, że chyba nadinterpretuję to wszystko. Albo może jestem za głupi na opowieść, którą zaserwował nam tutaj scenarzysta. No bo kompletnie ona do mnie nie trafia. Jakby rozumiem, o co tutaj chodziło, co chciał nam przekazać autor. No może nie do końca dobrze ubrałem to w słowa, ale jakby totalnie nie mam żadnych refleksji po przeczytaniu tego komiksu. No wiem, że się wynudziłem, to na pewno. I że
jeśli będę robił jakąś kolejną powtórkę tego, to być może coś do mnie dotrze więcej, ale no to będzie droga przez mękę, bo wiem, że mi się ten komiks no nie spodobał, a może to moje negatywne nastawienie wynika z tego, jak Geralt czuje się w tym komiksie. Tak czy inaczej, przyznam osobiście, że do mnie to, co było tutaj zaprezentowane, kompletnie trafiło. No zobaczymy, jak to będzie w przypadku kolejnego komiksu, kolejnego tomu, bo już wiemy, chociażby z wywiadu, który jest na samym końcu tego tomu zamieszczony, że kolejny komiks to będzie już w zasadzie typowy horror i w zasadzie mówi się tam już, są jakieś mrzonki o kolejnych tomach, więc no tutaj na pewno to jeszcze trochę potrwa. Chociaż przyznam, że jeśli to miałoby no, mieć poziom tak jak tego komiksu czy Klątwy Kruków, to ja już bym wolał, żeby chyba dalej nic nie wychodziło. No może, tak jak zaznaczyłem, może jestem za głupi na ten komiks, ale wydaje mi się, że tutaj po prostu mamy totalnie zwyczajną, prostą opowieść, którą nam się próbuje przedać w nadzwyczajny sposób, czy raczej i jakby to nie jest problem, że w Wiedźminie mamy zwyczajną opowieść, bo jakby świat Wiedźmina jest niesamowity, jest piękny przez to, że serwuje nam zwyczajne, ciężkie momenty, mroczne. Ale tutaj te zatarte wspomnienia robią to, wydaje mi się, w zupełnie nieciekawy dla czytelnika sposób i to jest problem. Pozwólcie jeszcze ewentualnie, że przeczytam opis z tylnej okładki tego komiksu, wtedy może naprowadzi nas to na jakieś dodatkowe przemyślenia czy wątki. Geralt poszukuje nowego zajęcia. Wiedźmini zawsze mieli podgórkę, ale teraz wszystkie potwory jakby zapadły się pod ziemię, więc dla ich pogromców brakuje pracy. Sam koncept, zamysł, spoko. No coraz cięższe czasy dla Wiedźminów, potworów coraz mniej, cywilizacja idzie do przodu, więc no to wydaje się oczywiście logiczne. Niespodziewanie burmistrzyni pewnego miasteczka prosi Geralta o pomoc w pozbyciu się mglaków, atakujących dzieci. Wiedźmin szybko wyczuwa, że pod pozornie prostym zleceniem kryje się poważniejsza sprawa. No i tutaj pojawia się pierwszy, no bardzo poważny problem, czyli to, że ta intryga nas zupełnie nie interesuje. Nie obchodzi nas, jest nudna, no same mglaki, no kurde. Nie wiem, czy to chodziło o to, że niby pod jakby pod prostym potworem może kryć się coś o wiele groźniejszego. Niby tak jest, ale w zasadzie nie do końca. No ale czytajmy dalej. Zwłaszcza, że w miasteczku rezyduje stary mag, który bez problemu powinien uporać się z mglakami. Tymczasem burmistrzyni okazuje się chętna do współpracy, ale tylko na swoich warunkach. I w zasadzie mógłbym tutaj to porównać do tej intrygi, do tego zlecenia, do Klątwy Kruków, do tego zlecenia od właścicielki łaźni. To tamto zlecenie interesowało, intrygowało nas zdecydowanie bardziej, niżeli to, co mamy tutaj. To jest mniej więcej taki poziom, jakby dać wam jakby takie zobrazowanie tego, jakie są moje przemyślenia czy emocje po przeczytaniu tego komiksu. Także jak to mawiają, na łazarskim rejonie kolorowo nie jest. Te wiedźmińskie komiksy w zasadzie no, z tomu na tom, no jasne, mi na przykład Córka Płomienia się podobała, ale wiem, że chyba ogólnie nie została za dobrze przyjęta, więc spokojnie możemy tutaj mówić o regresie, gdzie mieliśmy naprawdę porządny, wręcz na tle pozostałych, to bardzo dobry Dom ze Szkła, później mi się podobał, ale no wiadomo, to jest tylko reskin, fajna Córka Płomienia, przepraszam, fajne Dzieci Lisicy, no ale później już ta Klątwa Kruków, no i tym bardziej te zatarte wspomnienia. No nie mamy tych komiksów zbyt wiele, więc jeszcze faktycznie możemy tutaj mówić, że no procentowo i tak wychodzi to stosunkowo dobrze. Ale no jeśli będzie coraz gorzej, no to nie wiem, czy to jest sens ciągnąć. No wiadomo, że będzie się ciągło, bo się w jakiś tam sposób będzie pewnie sprzedawać. Chociaż tutaj też mam wątpliwość, czy no może się w Ameryce głównie lepiej sprzedają, bo przyznam, że ten komiks, ja się o nim dowiedziałem dopiero dzień albo chyba dwa dni przed premierą. Ja go nie wiem, o Córce Płomienia to już słyszałem o wstępnych pracach, czy pamiętam, że już śledziłem profil Instagrama chyba tej dziewczyny, czy pani, która odpowiadała za, no na, za, nie za scenariusz, tylko za no warstwę artystyczną, za grafikę, o, rysownika, brakowało mi tego słowa. Więc jakby o Córce Płomienia wiedziałem już dużo wcześniej, a ten komiks nagle mi wyskoczył znikąd, pojawił się niemalże od razu w sprzedaży. Jest ogólnie szeroko dostępnym za
20, niecałe 30 zł możecie go bez problemu kupić, więc no to nie jest wielki koszt i każdy może bez problemu sobie go przeczytać, tym bardziej ewentualnie wzbogacić kolekcję, jeśli macie poprzednie tomy, więc jakby warto, no bo nie tracicie tutaj zbyt wiele czasu, zbyt wiele pieniędzy, a no możecie się sami przekonać na własnej skórze, jak to wypada na tle poprzednich tomów i ewentualnie skonfrontować się tutaj z moim zdaniem, gdzie no ja ogólnie, tak to podsumowując, no nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony do tego komiksu. A mówiąc wprost, po prostu mi się nie podobał, ale to może mi, bo nie rozumiem go albo coś. Także no dajcie znać, jeśli czytaliście, jakie macie zdanie na temat tego komiksu, może czegoś zupełnie nie zrozumiałem, nie wyłapałem. Tak jak zaznaczyłem, jakby rozumiem zamysł tego, tej prostej historii, przemijania tego czasu, tego, że Geralt tutaj ma problem z polowaniem na potwory, tego, że spotkał tutaj odpowiednik wiedźmińskiego Jezusa. Ale jakoś to do mnie nie trafia, także dzięki serdeczne za oglądanie, za wysłuchanie. Pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale.